Ale kryjówę znalazłem, nie. O, ja mu po głowie przeszedłem. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest CSGO z bardzo dużą ekipą. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, a na G2 z kodem Hogaty 3% zwrotu, także serdecznie zapraszam. Sekundę, jaka była komenda na czas, bo ja nie pamiętam. A dobra, round time. MP round time. Dobra, ale to tak, my się chowamy, a później co? Jak to wygląda z ich perspektywy? A jak się mamy chować? Po prostu oni nas szukają, oni są zamknięci przez ileś sekund i my naszym zadaniem się schować tak, żeby nas nie znaleźli. A to my się później ruszać nie możemy, czy jak? Możemy, bo tutaj się chowasz tylko postacią. Oni mają tam określony czas, żeby dać się nam schować. My znajdujemy swoją własną miejscówkę, możemy nawet się razem chować gdzieś. No i po prostu chowamy się, nie dajmy się im znaleźć. A tu będzie ciemno, tak? Nie będzie ciemno. Tak jak teraz jest. A, ja myślałem, że to działa jak w CS-ie kiedyś na hide and seeku, że wiesz, że się chowało, czas się kończył i w tym momencie, wiesz, robiło się ciemno, oni mieli latarki i my się nie mogliśmy ruszać jako osoby chowające się. Nie, to jest taki zwykły, hide and seek, po prostu chowasz się i... Czyli oni jak mnie znajdą, to co, po prostu mają mnie zabić i tyle? Tak. A ja mogę im po prostu uciekać? Niby możesz, ale oni są troszeczkę minimalnie szybsi od ciebie, więc może być ciężko. O kurde, oni mieli tu respa, ja się chciałem schować. Oni już biegają? Nie. Ja się chciałem na ich respie schować. Jezus Maria, mam najgorszą krywkę świata. Ja mam jeszcze gorszą, Ja tutaj nie potrafię nic zrobić w tym cesie. A czy my możemy z nimi rozmawiać, czy nie? Po prostu mamy uciekać i tyle. Mamy uciekać, po prostu oni są na innym kanale, więc wiesz, plus... Oni biegają już chyba. Tak. Pamiętaj, że są też kryjówki w ścianach. Kurwa, znaleźli mnie. Uciekaj, Mateuszek, uciekaj, Mateuszek! Więc tak, pamiętajcie o tych kryjówkach w ścianach, kurde, Mati. To jest najgorsze miejscówce. Chłop pode mną biegnie, ty. Przebieg nie popatrzył na mnie. Dobra. Ja mam mały problem. Kosem sprzedałem, Sylo, ratuj. Ja siedzę na słupie, patrz. Ja sobie wbiłem za siatkę i kurde... Karol mi tu próbuje wbić, alien. O, chyba mnie szukają już. Chyba wyczaili. No i co próbujesz gościć? Zakasowany jeden już chłop. Lamusy, kurde, tylko nie bustować się. Aby się nie bustowali. Ty, Sylo, co ty zrobiłeś? No widzisz, tu za ściany można chodzić. No można. A chłopak mnie szukasz, to ja mu dzida stąd. Pamati. Jaka kryjówka. Tu mi chłop przebiegł wcześniej i mnie nie widział, ty. Ej, to jest dobra kryjówka, serio. Szanuję mocno. Także, no tu się ludzie nie za pasata się schowam, widzisz? Ja po tym szedłem jak coś, po tym murku. O, VGZ. Dobra. Tylko tu mi nogi widać prawdopodobnie, nie? Leciutko. Ja za pasata się schowałem. Jeżeli nie przyjrzysz się, gdzie to jest faktycznie, to nie widać kompletnie. A ciekawe, czy jakbym kucnął, to by było mniej, czy bardziej mnie widać? Sylo. Jakby mnie chyba wyczaili za pasatem. No i rip. To się nie otwiera. No mam tyle drzwi się otwierają, dobra. Które się nie otwierają. Ostatni, który Flothar i tryhard. No, Flothar totalny tryhard. Chłopak jaki nożyk ma, nie? No szybko. Kurde, bogaty, ja sprzedałem swój, bo już mi się znudził. Chłopco, rich jest. Mi nigdy nie znudzi. A mi się już kostki znudziły. Dobra, ja posprzedawałem te wszystkie kosy, bo był pitos wtedy dobry na tym. Dobry pitos na kosę. Dobry pitos. Tam, o tu chodzi, patrz, tu chodzi chłop. Oni mają tylko pistolet, tylko nóż, nie? W ogóle nie możemy im dawać podpowiedzi, więc jeszcze trudniej będzie dla nich. A to jak podpowiedzi inaczej? Wiesz, bo podpowiedzi... Ty, nie widzi mnie. A może? Nie widzi. On szuka w środku. Ciekawe kto to był. O Jezu, tu gdzieś biegają cały czas. Tu, do środka chłop. W tym tirku biegają. To zaraz każdy mi na łeb skoczy któryś. Nie mówią sobie, że w tirze go nie, w tym go nie ma, tylko każdy po kolei sprawdza. Ty, a teraz wbiec do białego i wiesz, i jesteś... Do tira teraz się schować. To chyba miał tira, to nie jest tir. Ciężarówka. Słucham? Ja nic. Nie obczajliwie. Nagrał się w Eurotraka i będziemy mówić, co jest tirem, co nie jest tirem. To? Co to jest za tir? Ciężarówka to jest. Nawet taka ciężarówka to nie jest tir. Ja czuję, że tu zaraz się jeden pojawi. Jak coś, gdzie chłopaki uciekać? Gdzie jest szansa uciec? W którym kierunku? Przed siebie. I przed siebie, no. A tu przeskoczę z tego białego na to? Wątpię. I to bardzo wątpię. No właśnie mi się wydaje, że z białego To jest realną teksturką, czy to tylko wygląda tak, to jest ten teksturka, zasięg? To jest Fire Fence, to są teksturki też. Bo jeżeli, wiesz, tego by nie było, to teoretycznie, no co to za problem byłoby stąd przeskoczyć tu teoretycznie? Dobra. I znowu ciężarówkę. O, chociaż. Coś za dużo ich tu się zbiera. Nad tobą biegają. Tak. Chyba coś podejrzewają. Ale ej, no, dosyć długo się tu trzyma chłop. No. Pierwsza miejscówka, do której udało mi się dotrzeć i... Ja właśnie na początku za mało czasu miałem, bo próbowałem się na ich respie schować. To ogarnąłem, że oni tam są. A ja myślałem w ogóle, że to wygląda jak ten hide and seek, bo ja grałem w hide and seeka, nie wiem czy w CSGO, ale na pewno w CS 1.6. I wiesz, tam było tak, że jako terrorysta miało się też podwyższoną wartość tego, grawitacja była usunięta, nie? Była zmniejszona, więc można było skakać po prostu wysoko gdzieś na jakieś takie teksturki, nie? Na miejscówki. Później robiło się ciemno i ci co szukali, i wiesz, ty już się nie mogłeś ruszyć po tym jak gdzieś tam wskoczyłeś sobie w trakcie rundy, ale oni przychodzili i oni mieli latarki. I teraz tak, było coś takiego, że oni mieli latarki i te Hogaty, może jakaś podpowiedź tutaj mała, chodź tam do nas, jakąś podpowiedź może dasz. No. Jaka podpowiedź? Ja no nie wiem. Powiem tak, no chodziliście obok niego 1000 razy. Tak, przebiegliście nawet 2000 razy obok mnie. 2000 razy obok ciebie. 3000 razy obok siatki. Razy obok siatki, dobra, tak, to jest obok jakaś siatki podpowiedź. Przebiegaliście. Jezus Maria, tak, to... jesteście pod nim. Pozdraw. Tak. O, już chyba ktoś znaleźli. Chłop nade mną jest. Ale gangbang masz. Spadł. Ty, oni się stresują, że nie doskoczą do ciebie. No doskoczyć nie mogą. Bang, Flothar. Trzej wyłapą. Co ja mogę poradzić? Dobra, czyli musimy zapamiętać jedną rzecz. Do góry patrzymy. Bo te dzbany nie patrzyły wcale. Tak. Dzbanuchy nie patrzyły. Dobra, po pierwsze musimy sobie podawać info, panowie, teraz. Dobra, jeszcze raz. To jest najważniejsza rzecz. I tak, na infogramy. Musimy podawać sobie. I teraz kiedy się zmieni ta ściana, otworzy czy coś? Za 40 sekund powinno jakoś tak. Dobra. Dawać chcę kogoś zakosować, kurde no! Nożownik z Przemyśla, elo. Nożownik z Przemyśla. Mogę ci kosy sprzedać VGZ? Nie. No, nie ma. A tutaj zadajemy sobie obrażenia? Nie zadajemy sobie, bo jest wyłączony friendly fire. Ej, VGZ. No. Ej, weź umieść tego jakiegoś easter egga na odcinku Bladiego. Weź, VGZ. Robię tak czasami. No to widziałem ostatnio, to dawaj jakiś easter egg. O, lecimy teraz dzicz. Szybka zadyma. O, na dachu są. Jednego widziałem na dachu. Po wentylacji. Gdzie się schował Flothar? Po czym? Nie po wentylacji. Dobra, gdzie tu można chodzić? To jest przede wszystkim pierwsza opcja. Dobra, którędy się chodzi na dach? Gdzieś nade mną ktoś skacze. No mówię, na dachu są. Bank. Się tam wchodzi. Ale wszyscy są na dachu? Są dwóch mam co najmniej, no. Okej, to zajmijcie się co najmniej we dwóch nimi. O, uciekł mi. O, Diabeu. Uciekałem z tego dachu. Ja mam też dwóch, tam gdzie był Hogaty. Okay. Dobra, ja jestem za Flotharem. Pyk. Nie muszę na moją pozycję po prostu sobie weszli tego. Pyk. Ale dwóch dostało. Tam dwóch było. Co? O kurde. Dobra, kto został? Ej, ale przecież jak oni tu do tego białego wchodzili. Bang, przecież... nie pojedziesz tą windą. To jest tak widoczne. Dwóch mamy zrobionych już gości. Jestem w białej ciężarówce, nie ma nic w środku. W białej ciężarówce na nie ma nic w środku, nic nie było na pace. Był ktoś w podziemiach z was? Nie. To ja wchodzę w podziemia. Tu jest parking samochodowy jakiś w podziemiach. Może faktycznie ktoś tam będzie. Jakiś martwy gość tu leży. Martwy gość? Nawet więcej martwych gości. No tam leżą, tylko sobie leżą. Tam cały czas leżą. Właśnie widzę, że sobie tak leżą. Odpoczywają sobie, poleżeli. Chodzę do ciężarówki, tam w podziemiach. Ja byłem w Właśnie wszędzie byłeś? Na pewno wszędzie? Nie ma nikogo. No wszędzie to ci nie powiem, że byłem, bo nie znam mapy. No. Tu jest ukryte pomieszczenie, to w nim... Jakąś tu kampę fajną bazą na pewno. Granaty tu są! Co? Już goś będzie czytał granatami. W pomieszczeniu są granaty. Tam nikt nie sprawdzam, gdzie w ogóle da się wejść. Że tylko biegnie. Jakie ukryte pomieszczenie kolejne, co to jest? Ten co tam kurde znajduje. Ej, panowie, ukrywamy się później w ukrytych. Widzisz mnie, VGZ teraz? Patrz. Patrz, VGZ, na dole, na dole. Jest za to potęgi klucz. Pa, widzisz mnie? W bibliotece ktoś jakiś może być. No, nie widzę, jakbyś się cofnął, znaczy widzę twoje ręce. A, no bo tu jest ten, tu jest ukryte pomieszczenie, pa. O kurde. Tu i... czekaj, i tu. A, nice. Jak coś. Gdzieś ktoś może być w jakiejś bibliotece. Ładnie. Dobra, biblioteka. Gdzie jest biblioteka? To jest pytanko za 100 tysięcy punktów. Tam da się wejść? To jest garderoba jakaś. Office, kurde. Co jest office? Może tu? Szkoda, że do lodówki nie można wejść. Ale tutaj już nie widzę. A to Bladii został sam, tak? No, został sam. A, to możemy w ogóle robić tak, że osoba, która, wiecie, która żyje, to ona sobie tam żyje, ale reszta może pisać jakieś podpowiedzi wtedy, nie? W ten sposób. Mhm, dokładnie. No, tego nic teraz nie zrobi. Tego nie ma nigdzie. Pytanie, gdzie jest biblioteka? Czy już coś takiego? Ja nie wiem, gdzie my tu możemy wejść za bardzo, szczerze powiedziawszy. No trzeba właśnie szukać. Jest jakiś sklep z gazetami, to tam nic nie ma. O, wiesz, gdzie masz sklep z gazetami? No to jest zwykły spożywczak. Wiedza. No właśnie, wiedza to może być tam. Wiedzy ci, kurde. No tam, dużo wiedzy, gazety. No. Da się tu gdzieś. Proste, że tak. Jakieś tajne przejście chyba jest, nie? No. No to nie, to ja się tu chowałem wcześniej. A. No bo nie mogę nic znaleźć szybko. To świetna tajna kryjówka bez kitu. Bardzo, nie? Najlepsza tajna kryjówka w grze. Tu coś, ten, teges, szmeges. A może w kibelku? Dobra, nie, to nie jestem w jakimś ofisie takim. No byłem w tym ofisie przed chwilą, ale nic ciekawego tam nie widziałem, szczerze powiedziawszy. Gdzie on się schował? Kurde, dobry zawodnik. Tu jest jakieś tajne przejście. Trawa gość ma, no. A byliście w takim miejscu z wózkiem widłowym i z białymi skrzyniami? Ja się przed tym tutaj chowałem. Za ukrytą ścianką? A, ty się tam chowałeś. Dobra. Ale kryjówka. Ktoś go chyba widział, tak mi się wydaje. Czemu? Jest znak zapytania jakiś, nie? Chyba Hogaty go gdzieś widział. Gdzie? Gdzieś nade mną był znak zapytania przed chwilą. Okej. Dobra, to w ogóle jak wygląda środek? Takie pytanie. Znowu się pojawia ten znak. Gdzieś w ścianie musi być jakieś. Gdzieś tu musi być, no, jakaś ścianka. Tu są książki! O kurde. Wypadłem. Safe. Gdzieś ty wypadł? Tutaj. Dawaj. A, bo to się da wejść. To jest wyjście po prostu takie szybkie, w razie W. Wiedza to potęgi klucz, ale my nie mamy wiedzy niestety, także... No to hedy w teamie, więc... Ale kryjówę znalazłem. Jest Bladii. Ja mu po głowie poszedłem. Ej, mam super kryjówę, możemy spróbować. Ej, dobra kryjówka w sumie, bez kitu. Gdzie był w końcu? Dalej szukamy. Było takie przejście w aktach jakby, ale zauważyłem go po tym, że tak chodziłem po ścianach i znalazłem napis Bladii po prostu w którymś momencie. Patrzcie na te kryjówki, czekajcie, gdzie to jest? Czekajcie, właśnie zapomniałem, gdzie była moja. Jest. A nie, dobra, już wiem. Chociaż ja nie wiem, to będzie dobra. Ja wiem, gdzie idziesz, no, dokładnie. Jak znalazłem, to idę. Ja idę. Ale to jest widoczne strasznie, to oni to znajdą za chwilę, tak mi się wydaje. Pa. Może, a może nie. To nie jest problem, żeby to znaleźć. Ty, ale ja mam smoła i flesza teraz, także... No, to wykorzystaj go dobrze. Cozy? Dawaj w szafki. Ale tu widać, że to jest przecież dziursko tu. Że tu można widać czy nie widać? Chyba nie. Czekaj, ja stąd później nie wyjdę. Ciebie nie widać ogólnie. Dobra. Ale pytanie jak z nikiem. Nie. Też jest kitraj tam? Nie ma możliwości, żeby stąd wyjść po prostu? Ale w sumie tutaj nawet... Ty, zajebiste. Dobra, spróbuję w tym miejscu, ale... Po cichutko. Dobra. Zostawicie sekundę, ja tu znalazłem kryjówkę, która ma dwa wejścia. Dobra, jak coś rzucam smołka i uciekam. A to chyba im się naraz po prostu wbije. Tak, biegną i to ostro. Ja czuję, że tu zaraz wybadają tę miejscówkę. Ona jest tak obvious. No właśnie ja też się boję, że oni ogarną, że my tu jesteśmy tak bardzo szybko. Moja jest strasznie obvious po prostu. Wiesz, że oni znają tą miejscówkę już. Raczej wątpię, żeby oni ominęli tak bardzo widoczny punkt. Patrz, świeże te mają. Ziemniaki tutaj widzisz. Ziemniaki. A, są, fresh potatoes. No. Ta, pyrki świeże, ty gościu tej. Kozak. Bym się im kurde na respa wbił. Ej, w sumie fajne te mapki są, powiem wam. No one są spoko, są ciekawe. Nikt nas nie znajdzie. Jakby dali więcej jeszcze możliwości może ucieczki, no bo później jak poznasz mapę, to tak naprawdę latasz od punktu do punktu, nie? Który już poznałeś. Tak, to prawda. Żeby poszukać i to jest ten minus troszeczkę. Na pamięć później już biega. No, 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 to tak, właśnie o tym mówię. O nie, oni są gdzieś obok mnie już też. Ej, Sylo, przejdź do mnie tutaj, bo ciebie widać, łeb ci wystaje. Ciebie widać. O nie? Dobra, teraz jest git. Tam zepsuta szafka była jakaś. Jezu, jeden nade mną chodzi centralnie. Ktoś tu chodzi? Tak, tu są. Ciekawe, czy oni też widzą nasze znaki. Ej, ale... Ale całkiem długo wytrwaliśmy. O, to zagląda. Ja pierdolę. Nie, sprawdza pudełka. Co tam się dzieje? Dzido! Dziduj, chłopie, dziduj. Mam osobę, którą... Ajajaj, trafił mnie. Sylo pierwszy. A i wiecie, że ja mógł być pierwszy? Nie się całowałem z alienem. VGZ się całował z alienem. No nieźle. O nie! O nie! Ej, oni tu jeszcze nie przyszli? Co jest? Wszyscy tu przyszli. Widzę tam, jak gonią VGZ-a. O nie! O nie! Tu ich jeszcze nie było? Zamknęli mnie w końcu. A, dobra, ribę. A, się skoczyłeś? Gonią mnie! A, ty skok życia teraz zrobił. Ej, dobra, znowu ostatni. Okej. Okay. Siedzi w krzaku. Siedzę w krzakach. Będzie można dać w ogóle podpowiedź, całe życie za kratami. Całe życie. Dobra, dobra. Tu jest, patrz, to jest tajne wejście, gdzie są granaty, jest dymny i błyskowy. Tutaj na dole się wchodzi. No ja już pisałem. Na dole się wchodzi tu. I stąd wchodzisz przez tę ściankę, ale patrz jak ona jest obvious. Tak, patrz jak ta ściana jest obvious po prostu. Tak. Ta zresztą na dole też się tak świeci, żeby tu w ogóle wejść, nie? Także ja nie wiem, jak oni tu jeszcze nie obczaili tego. O kurde, blisko gdzieś tam. Jak otworzą tu ściankę, to jestem w dupie trochę. Smoka muszę wtedy puścić od razu. Smok puszczony, tego. Tak, i ucieczka od razu. Tylko wiesz, jak się zleci ich więcej, bo zostałem sam, no to już jest przyps trochę. Tutaj rzucę gdzieś smoła i będę próbował uciekać, jeszcze flesza rzucę na ucieczkę. Tak będzie najlepiej. Dobra. Tylko muszę wyczuć moment, w którym oni tu wejdą do mnie. Jakby zlagowało coś, to szybko mi powiedz, bo muszę zaltapować, a czasem jak się altapuje, to wiesz, co się dzieje. To powiem ci, że jak zaltapujesz, to będą lagi, ja tak czuję. No dobra. Ale ty joke'owałeś, czy Sylo? Nie, sam. Dobra, to ja będę musiał zaltapować potem. Później sobie zaltabujesz. Dobra. Nie ma takiego altapowania. Albo no właśnie altabuj, oni go szukają. Bogaty niech stoi w miejscu. To jest dobra kryjówka. Dobra kryjówka. Jak coś możecie im w minuta 30 napisać, ściany mają oczy. Czy coś takiego, nie? Jako podpowiedź jeszcze. Tak, to słaba podpowiedź w sumie chyba. Albo w końcu są ściany. No dobra, ale to wiesz, to nakieruj ich może, że jakaś z tych kryjówek, gdzie się po prostu otwierają te ściany. Albo, hej, czy wiecie, że ściany też działają jak drzwi? To wiedzą. No, no tak, dobra, ale nakierujesz ich, że w takim miejscu właśnie jestem, nie? A ile masz ścian na mapie? No ale nie masz tak dużo ścian, które się otwierają. A zależy, czy wiedzą, czy w ogóle się jakieś, no, otwierają. No... Minuta 30. Dobra. Możecie im podpowiedzieć coś jeszcze. Może żeby szukali w podziemiach, bo to dosyć nakieruje ich. No to dawaj. Podwójnie ukryty pokój. Niechaj będzie. Ty, ale dziwi mnie, że naprawdę tego jeszcze nie znaleźli. To się świeci ta ściana na dole tutaj. Jest lekko jakby podświetlona, ale... No, wszystkie te chyba takie otwarte ściany są podświetlone. O Jezu, zbiegli się. Coś otworzyli. O. Flashbang. Tam sobie rzuciłeś. Tam żyje jeszcze. Ale to już gadają. Ale to już zbiegli do podziemia, od razu. To już było za dużo. Ale udało się dwa razy się udało długo przetrwać. No. A teraz nie my powinniśmy szukać dokładnie. No szukamy. Dobra. Panowie, jak myślicie, jak bardzo będą mieli teraz 400 IQ w tej rundzie? Zero. Bardzo. Kto pierwszy? Musimy jakieś zakłady, żeby urozmaicić sobie rozgrywkę, jakieś zakłady robić. Kto pierwszy znajdzie i kto zostanie złapany, właśnie. Pierwszy będzie Flothar złapany. Złapie go VGZ. Ja obstawiam, że pierwszy będzie Diabeu złapany. A kto ogólnie od nas pierwszy złapie, to pierwsza osoba, która złapie będzie... VGZ, bo ogarnie mapę. Nie, pierwszą osobą, która złapie, będzie Sylo. Ja wstanę VGZ i to będzie... też dostałem VGZ. A ty kogo? Ty, zombiak. Ty, zombiak. Powiedział jeden do drugiego. Ja? I znajdzie... Wow. Bladiego. O, ale że mi się właśnie wydaje, że Bladii to się schowa znowu w dupę jakiejś i... Bladii to ciemnej te mapy jak... No w sekundę ogarnę. Wszyscy znają mapy. Znam ja. Dobra, idę teraz na lewo, może ktoś tam będzie, jakiś bolek. Ja widzę, jak w lewo i na drzewo. Zgarnijcie daszek od razu. Dobra, tu nikogo nie ma. Tu już więcej nikt nie ma. VGZ. Dobra, tutaj. Idę zobaczyć śmietniki, czyli... Musimy ich znaleźć szybko, panowie. No to nie może być takie trudne, nie? O, diabła, o diabła, trafiłem, że diabeł pierwszy. Ja trafiłem Matiego. Jest chłop obok mnie, musicie się podsadzić ze mną, chodźcie do mnie. Co za bolec? Chodź ktoś do mnie. Chodź ktoś do mnie, ej, chodź, potrzebuję wsparcia. Mam kopa, mam aliena. Idź Sylo do niego, ja idę przy kiblach, chłopie. Chodź do mnie. No patrz go. Kiedy da się tu przejść? I kto to jest? To jest Bladii. Widzisz? Prawie. Jazda z nim! Chodźcie do mnie, ktoś! Halo! Nie, czekaj. Dawaj kopa. Dajesz mu szansę jeszcze. Sylo. Dobra, zabij go. Patrzcie na minimapkę sobie. No, skubany, kurde. Na minimapce to widać wszystko. Ja teraz zostawiłem diabła, bo patrzę na minimapkę. Miałem że to trafikoła wykręciła, to... W których tajnych miejscówkach byliście? Na górze, ja na dole jeszcze nie byłem. Na dole jeszcze nikt nie był, tak? W tej tajnej miejscówce? Ja chodzę teraz po tej piwnicy, ale... Nikogo nie widzę. Mam taką wentu... Tu jest górne piętro. Tu się otwiera. Panowie, tu siedziałem właśnie, idź. Tu jest automat z przekąskami. Nie ma Flothara? A tędy da się wyskoczyć? Da się. Nie, chyba. Da się? No. O kurde, to jakbym wiedział, to bym uciekł wtedy. Ej, bez skitu, nie wiedziałem tego. Ale nuba. Jakbym to wiedział, to bym uciekał. Od razu. Kapitan Flothar. Kapitan Flothar. Byliście w tej białej takiej dzielnicy? Białej dzielnicy. Weź. Tak się nie mówi, kolego. Dobra, wchodzę do niej. Ej, jest tu! Chłop obok mnie jest. Jest? Proste, że tak. Nice. Właśnie w białej dzielnicy chłopak siedział. Takie głupie aż dobre. A chłop jeszcze skoczył sobie i zobaczyłem go przez teksturkę. Ogólnie